Minister edukacji WRZ-dzie pisany na Zalewska z gospodarstw wizyt w jednej z rzeszowskich podstawek. 20 marca 2017, fotografia. Pater Gogorzek, Agencja Gazeta. Dla niemal 5 milionów uczniów rozpoczynaj się wakacje, jedne z najdłuższych w historii, bo potrwa ja 73 dni. Koniec roku szkolnego to erwnie czas podsumowania działań minister edukacji Anny Zalewskiej. Uczniom i nauczycielom wolne się należy. Mają za sobą naprawdę trudny rok szkolny. Wbrew protestom społecznym rząd PiS zlikwidował gimnazja i tym samym wywrócił system szkolny do góry nogami. W środę Związek Nauczycielstwa Polskiego wystawił za to minister edukacji Annie Zalewskiej ocenę niedostateczną. Wczoraj rok szkolny podsumowała również minister, ale ani jednego zdania nie poświęciła rzeczom, które się jej nie udały. Dla niej ten rok to najwyraźniej pasmo sukcesów. Jak było naprawdę? Oceniamy działania minister Zalewskiej? Pośpieszne skrócenie edukacji ogólnej z 9, podstawówka plus gimnazjum, do 8 lat w krótkiej perspektywie ma głównie minusy. W całej Polsce przybyło tak zwanych nauczycieli objazdowych, którzy uczą w kilku szkołach równocześnie, by uzbierać godziny do pełnego etatu. To odbija się nie tylko na jakości zajęć, lecz także na kwestiach wychowawczych. Nieograniczony dostateczny pedoserwis w informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazyn w Wyborczej wypróbuj teraz od 19,90 z wiadomości, najważniejsze informacje wiadomości i tematy wybory samorządowe 2018. Robert Stankowski, politycy wicej tematów wiadomości z kraju, wiadomości z zawiata tylko zdrowie, sport, kultura, gospodarka.